bardzo się cieszę, po prostu jestem bardzo szczęśliwa. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa dzięki tym wszystkim emocjom, które z dookoła trafiają do mnie, od osób, które mają niejednokrotnie bardzo ciężko, a tutaj mogą znaleźć wytchnienie, tutaj mogą znaleźć akceptację, tu mogą znaleźć innych podobnych sobie, bo na co dzień nie mają ich z wielu w swoim otoczeniu, od osób, które często przyjechały tu z drugiego końca Polski, żeby właśnie tu w Poznaniu, właśnie dzisiaj czuć, że są u siebie, że są akceptowane, kochane, takie jakie są. Co mi się podoba najbardziej w tym dniu? To, że jest wydarzenie dla osób transpłciowych i dla osób sojuszniczych, bo niestety raczej to się skończy w własnym sosie, ale ten własny sos jest zajebisty. Tutaj jest tyle osób transpłciowych, które raczej się nie widuje, bo nikt nie ma trans na czole napisane. A tutaj co się obrócisz, to jakaś. A jak się obrócisz i widzisz osobę cis, to może być to trans, bo są i takie. Przyjechałem, ponieważ niejedną akcję prowadziłem na rzecz osób LGBTQ+. Uważam, że warto wspierać każdą taką akcję. I to jest cudowne wydarzenie, że w Polsce Monika Tichy stworzyła taki cudowny dzień dla osób, które czują się wykluczone. Cześć! Tak naprawdę jestem od niedawna na tym dniu, bo o 14.40 miałam swoje wystąpienie i też chciałam się tak wyciszyć. Także no na pewno wzruszające jest to, że tyle znajomych twarzy można zobaczyć, tyle przytulasków można dostać, to jest super. No i widać tą radość, to, że właśnie osoby, które biorą udział, mogą być sobą tutaj, są autentyczne, nie muszą udawać. Także to jest takie naprawdę wzruszające i świetnie, że Poznań organizuje drugą edycję i mam nadzieję, że tych edycji będzie bardzo, bardzo dużo. Widzę, że jest ogromne zainteresowanie, wielkie pozytywne emocje, ludzie się uśmiechają, są szczęśliwi, przytulają się, cieszą i to jest chyba najpiękniejsze. Mieliśmy grupę żywych książek i bardzo ciekawych rozmów, bardzo bogaty katalog książek mieliśmy w tym roku. Także aż czytelnicy, którzy nas dotarli, bo tu w zamku są przestrzenie takie, że ciężko było nas dotrzeć, ale jak dotarli już, to mieli mnóstwo ciekawych rozmów ze wszystkimi właściwie książkami i to było rzecz, która się praktycznie musi chyba zawsze odbywać wśród takich wydarzeń jak właśnie Żywa Biblioteka. Także to dzisiaj prowadziłem. Jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Są super ludzie, super wydarzenia. Serdecznie polecam. Naprawdę każdy się może czuć komfortowo. Przyjechałem tutaj z Trójmiasta tylko po to, żeby tutaj zobaczyć kilka znanych osób, wziąć udział w jednym panelu i jeszcze mieć pewnie wiele różnych fajnych spotkań. I to jest to najlepsze, że to jest miejsce spotkań. A w Trójmieście prowadzę grupę towarzyską dla osób transpłciowych, niebinarnych i różnorodnych płciowo. Myślę, że to jest taka działalność, której nie widać, bo na tym spotkaniu kamer nie ma. Nikt tego nie nagrywa, nie idzie to w neta. Znaczy są tylko ogłoszenia, że są. To jest moja twórczość. Ogólnie 8 jest flag, ale ta jest właśnie na ten dzień, bo to Dzień Osób Transpłciowych, więc sztandar przedstawiający flagę transpłciową. Bardzo mi się podoba, bardzo dużo osób przyjechało. Fajnie, że się ludzie integrują. Jestem już drugi raz, byłam na pierwszym spotkaniu rok temu. Jest lepiej, jest więcej, jest z troszeczkę większym rozmachem. Widać, że to się rozwija, mi się mega podoba. Szczerze mówiąc, byłam na tak naprawdę 3 takich eventach, ale widzę, że to się... No, że jest super, widzę, że jest atmosfera, widzę, że jest o wiele lepszy nastrój, jeśli chodzi o rok poprzedni, ponieważ w tamtym roku było jeszcze za kadencji Prawa i Sprawiedliwości, a teraz jest jak gdyby o wiele większa motywacja do działania, o wiele większa energia, o wiele większy entuzjazm i naprawdę jest super. Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć w tym roku. W zeszłym roku przegapiłam i niezwykle się cieszę z tego, że wokół jest tyle niebinarnych osób, jest tyle trans osób, jest taka różnorodność i w końcu czuję się jakby nie na widelcu, nie na świeczniku, że ludzie na mnie patrzą, ponieważ
każdy jest tu trochę inny. Które punkty programu Ci się podobały? Dyskusja na temat niebinarności. To chyba była dla mnie najważniejsza część, ale jeszcze zobaczymy. Tak, ja też jestem drugi raz, no, mieszkam w Poznaniu. Dla mnie to jest na pewno fajne miejsce, przestrzeń spotkań, bo spotykam dużo znajomych twarzy, też osób, które znałam dotychczas tylko w internecie albo o których słyszałam. Teraz mam szansę spotkać się, zamienić parę słów. Też bierzemy udział w różnych, a właśnie tu też przychodzą znajome. Bierzemy udział w różnych wydarzeniach, jest dużo ciekawych informacji i też jak tu mówiła przyjaciółka, jest dużo tej... Jest taka atmosfera nadziei, że jednak są zmiany. Liczę, że będzie lepiej, jestem optymistką. Zakładam, że musi być, jesteśmy... światem, który po prostu idzie do przodu. Przyszliśmy niedawno. No, także dopiero zwiedzamy. Ale... Bazarek był fajny. Co? Bazarek. Bazarek był bardzo ładny. Jest dużo ładnych wlep, przypinek. No. Jest cała masa pięknych osób, to jest w ogóle wspaniałe. Jak oceniasz to wydarzenie? Bardzo fajne, chociaż tych czytelników nie dotarło dużo. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że niestety mamy bardzo napakowany ten program tutaj. No, jest godzina, gdzie jest 12 różnych wydarzeń o tej samej porze na przykład. To jest przynajmniej, powinniśmy mieć już 2 dni albo więcej. Na przyszły rok sądzę, że będziemy musieli to wydłużyć, bo tych wydarzeń jest za dużo na to, żeby naraz można było uczestniczyć i nawet wybrać sobie jakieś ciekawe rzeczy, które się chce, a one są co chwilę nakładają z innymi. Panele, rozmowy, wszystko idzie pięknie i nawet bez technicznych problemów. Cieszę się, że on realizuje nazwę tej imprezy, znaczy po prostu widzimy się. To jest też ważne, tak? Nie tylko widać nas, ale myślę, że my się bardziej tutaj spotykamy. Mówię my, bo mówię o społeczności wokół transpłciowości, że możemy się zobaczyć. A jak się widzimy, to siłą rzeczy czujemy się trochę lepiej, bezpieczniej, fajniej, czasami weselej też, bo chyba wiele z nas wspomina pewnie takie momenty ze swojego życia, kiedy miało poczucie, że jest kompletnie samo, czy jest sam w tym i to są najtrudniejsze momenty. Więc myślę, że to chyba o to tutaj chodzi, o to, żeby rozejrzeć się wokół i ciągle widzieć kogoś, widzieć w taki dzień widoczności. Come on.